Mam ja wilka na posługi, ha, ha! Czy to słody, czy szarugi, ha, ha!
Pewnie w kącie gdzieś za szyi. Odezwijcie się! W tej chwili! Wnet was znajdę! Choć jest ciemno! Zrewiduję całą klatkę! W klatce nie ma. A to co? Osmarkaczu, oniec! No to mnie? Uwieźli tak szkaradnie? Ciężko na was kara spadnie! Wilku, hej, chodźmy po góry! Do mnie! Wysyń te pazury! Ostrykuj i zęby ukaż! Wilczą paszczą dzieci ukaż! Jestem pan czarownicą, ale tym właśnie się szczycą wszystkie wilki z mego rodu. Choć kiszki burczą z głodu, żaden z nich nie krzywdzi dzieci. I tak jest już od stuleci. Żegnaj, niech się co chce dzieje, a ja precz odchodzę w knieje. No to koniec już zabawy. Chodźcie do mnie, bez obawy. Powiem wam, jak sobie sprawy. Bardzo lubię zażartować. I was chciałam wypróbować. Barka nasza się nie liczy. Tu jest fabryka słodyczy. Za drzewami, z tamtej strony, widać szklane pawilony. A te wszystkie marmolatki, raczki i krówki spadły dzisiaj z ciężaru. Ja pracuję w magazynie. Odpowiadam, gdy coś zginie. Towar ten to rzeczy nie tania. A my właśnie, bez pytania, pozjadałyście pierniki. Chciałam was ukarać smyki, bo cudzego się nie zjada. Więc to była marmolada? Więc te dziwy się nie dzieją? Czarownice nie istnieją? O tym wiecie już ze szkoły. To był tylko żart wesoły. Na nim bajka jest oparta. Chyba znacie się na żartach. Mohaka piernikowa. To produkcja eksportowa. Dla nabywców z zagranicy. Z wiesią chatką czarownicy. Pakujemy chatki w klatki, ładujemy je na statki. I tak właśnie w świat przed dzienią towar nasz na zakup płynie. Pani dla nas taka dobra. Moja dobrość was zachwyca? Przecież jestem czarownica.